bardzo podziękować za trud, cierpliwość i dużo wyrozumiałości, dużo życzliwości i dużo miłości dla naszych dzieci. Przepraszamy, jeśli były nieznośne czasami i życzymy wszystkiego najlepszego. Zdrówka i spełnienia najskrótszych marzeń. Dziękujemy bardzo. I dzieciom, i rodzicom jestem wzruszona, bardzo dziękuję. Nie macie Państwo za to przepraszać, dlatego że to są cudowne dzieciaki. Wspaniale się dzieci pracowało, bawiło, także ja serdecznie dziękuję, bo dzięki Wam mogę tu być, dzięki Wam mogę spełniać swoje właśnie marzenia o pracy z dziećmi. Serdecznie dziękuję i życzę Wam, kochani, samych szóstek, piątek w szkole i wszystkiego, co najlepsze i cudownych przyjaciół. Kochani, to jest najważniejsze. Cudownych przyjaciół. No i wspaniałych wakacji. Dziękuję bardzo. Chodź. Adrian Bartnikowski. No, Adrian, proszę.
ale się tu zabrzydkę. O, no, kochanie, spotykamy się po wakacjach, tak? Ja się Ktoś. Dziękuję. Michał Banaszek. Jaś Barański. Bardzo proszę. Boże, jak to panu mówię? Bogusz Cudzycki. Kochani, kto nie chce całą sobie mówi. Proszę. Co już dostanę? Tak? Bogusz Kołuszka. Paulinka, Kuba i Paulinka.
bardzo proszę. To jest dla Kusia. Bardzo proszę, Olika i Paulinka, proszę. Kochani, no życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, radości. Czego jeszcze życzymy? Przyjaciół, tak, dużo przyjaciół, to jest bardzo ważne. Tu jest dla Oliwki. Kuba, Kuba, pomóż do Ciebie przyjaciół kaseczkę, tak? Pomówiłam od Wiosława, a przygotuj do Ciebie. Jeszcze raz brawo za nasze. Podziękowanie dla Julii Wilkiewicz za udział w konkursie plastycznym Matka Bożenki Czwartu. Bardzo proszę, Julii. Dyplom dla Sebastiana Świdnickiego za udział w konkursie plastycznym pod tytułem Najpiękniejsza ilustracja do obejrzanej bajki Cudowna lampa Aladyna. Konkurs przygotowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wilkiewicz. Konkurs organizowany przez panią Kasię Kałusztak. Pani Kasiu, dziękujemy. Tych nagród jest więcej, dlatego że rozwiązany jest również konkurs SKO. Ja mam taką małą ściągę, dlatego że jest dzieci sporo. Sebastian Śliwiński, bardzo proszę. Jako osoba, która najsystematycznie oszczędzała, dostaje plecak. Bardzo proszę. Dziękuję. Pięć osób, które najsystematycznie oszczędzały zaraz po Sebastianku, to jest Jula, Lena, Adrian i Janek. I bardzo proszę te osoby. Dla
pani Katarzyny Kałuszka. Za te cudowne pytania prozawodowe, za to, że tak dużo się działo w naszej bibliotece i zawsze pani gdzieś koło racji, zawsze możemy na panią liczyć. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję. Dyrektor i Zarząd Pedagogiczny. Gorąco i serdecznie dziękuję również Państwu Dorocie i Robertowi Barańskim. Dzięki Państwu nasze dzieci miały przez prawie przez cały rok zapewnione witaminy w postaci owoców sezonowych. No i tak naprawdę Pani też zawsze koło nas tym dzieci nam interesuje. Bardzo Pani dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Teraz może już taka mniej uroczysta chwila, bo mam dla każdej jeszcze trzy woreczki, cztery. Zwrotu wycieczek, kochani. Chciałabym to wszystko już dzisiaj zrobić. Przepraszam, że to może nie jest tak uroczyste, dlatego nie pasuje do tej okazji, ale no chciałabym oddać pytania szkół wycieczek. Kubuś Hałuszczak. Kubuj, bardzo proszę. Olinka Żuk. Pani Agnieszko, udało się odebrać rzeczy wszystkie? Pani Kaszu? Tak? A pani Ewelinka jest? Pani Marta ma? Odebrałyście rzeczy? Pani Ewelinka. Można będzie podać, bo nie wiem, dzisiaj najlepiej. Tam jest wszystko przygotowane z tego wesoła, co można zabrać. Martusia. I Jaś, bardzo proszę, takie za wyjątko jeszcze. To mamusią proszę oddać, tak? Tutaj takie słówko do rodziców. W związku z tym, że pozostałe pieniądze z tych składek. Nie, 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 nie